Ania z Zielonego Wzgórza, rozdział czwarty, poranek na Zielonym Wzgórzu. Dzień był już jasny, kiedy Ania zbudziła się i siadłszy na łóżku spojrzała nieprzytomnie w okno. Płynął przez nie strumień wesołych promieni słonecznych, a poza nimi coś niezmiernie lekkiego i białego powiewało ku błękitnemu niebu. Przez chwilę nie mogła sobie uświadomić, gdzie się znajduje. Ugarnęło ją uczucie niewymownej radości, lecz prawie natychmiast zjawiło się straszliwe przypomnienie. Jest na Zielonym Wzgórzu, ale musi je opuścić. Nie chcą jej tu zatrzymać dlatego, że nie jest chłopcem. Lecz poranek był i wszakże tu, przed jej oknem, stała cudna, kwitnąca wiśnia. Jednym skokiem dziewczynka znalazła się przy oknie. Uniosła żaluzję, która zaskrzypiała opornie, jakby już dawno nikt jej nie poruszał. Ania uklękła i spoglądała w ten jasny, czerwcowy poranek oczami błyszczącymi z zachwytu. Ach! Czyż to nie piękne? Czyż to nie urocze miejsce? Gdybyż mogła tu pozostać, postara się wyobrazić to sobie. Tutaj właśnie jest szerokie pole dla jej wyobraźni. Ogromna wiśnia rosła tuż, blisko. Gałęzie jej dotykały domu. Kwiaty pokryły drzewo tak obficie, że przysłoniły zupełnie liście. Po obu stronach dworku roztaczały się sady. Jeden pełen jabłoni, drugi drzew wiśniowych osypanych kwieciem. Trawniki były żółte od kwitnących mleczów. W ogrodzie poniżej bzy uginały się pod olbrzymimi kiściami fioletowych kwiatów. Świeży wietrzyk poranny przynosił do okna pokoiku Ani ich upajającą woń. Poza ogrodem, hen ku dolinie, ciągnęły się zielone łąki, pełne soczystej koniczyny. Tam właśnie płynął strumyk i rosły młode brzuski. Ich smukłe, białe pnie wznosiły się ponad bogate poszycie. Puszyste paprocie, mchy i przeróżne zioła nasuwały myśl o rozkosznym wypoczynku. Dalej ciągnęło się wzgórze przystrojone ciemną zielenią sosen i jodeł. Poprzez niewielką szczelinę wśród drzew widać było szczyt facjatki szarego domku, który Ania widziała po drugiej stronie jeziora lśniących wód. Na lewo znajdowała się stajnia, spichrz i inne zabudowania gospodarskie. Za nimi, na łagodnym zboczu, ciągnęły się zielone pola, a jeszcze dalej połyskiwało lśniące, szafirowe morze. Ania spojrzeniem pełnym uwielbienia dla piękna wchłaniała chciwie wspaniały krajobraz. Biedne dziecko widziało w swym życiu tak mało pięknych widoków. A to, co ujrzała w tej chwili, przechodziło jej najbujniejsze nawet marzenia. Klęczała, zapomniawszy o całym świecie, zapatrzona tylko w te cuda wokoło siebie, gdy nagle uczuła czyjąś dłoń na ramieniu. Weszła Maryla, niezauważona przez małą marzycielkę. — Czas, abyś już była ubrana — rzekła krótko. Maryla nie wiedziała, jak przemawiać do tego dziecka, a z powodu tej nieświadomości, która jej ciążyła, mimo woli bywała szorstka. Ania zerwała się z głębokim westchnieniem. — Ach, czyż to nie cudowne? — rzekła, wskazując ręką jasny świat poza oknem. — Owszem, drzewo jest bardzo duże — odpowiedziała Maryla. — I ślicznie kwitnie.
lecz owoców daje mało. Przy tym są one drobne i robaczywe. Ach, ja nie mówię wyłącznie o tym drzewie. Pomimo, że w tej chwili jest piękne. Jest oszałamiająco piękne. Kwitnie, jakby mu samemu na tym pięknie zależało. Mam na myśli wszystko. Ogród i sad, i strumyk, i las, cały ten wielki świat. Czy nie wydaje się pani, że właśnie w taki poranek kochamy cały świat? Słyszę aż tutaj śmiech strumyka. Może pani zauważyła, że strumienie są wesołe? Śmieją się zawsze. Nieraz w zimie słyszałam, jak śmiały się pod lodem. Cieszę się bardzo, że w pobliżu zielonego wzgórza jest strumień. Pani myśli zapewne, że powinno być mi to wszystko obojętne, iż tu nie zostanę. No ale tak nie jest. Jeśli nawet nigdy już tego miejsca nie zobaczę, miło mi będzie pomyśleć, że na zielonym wzgórzu jest strumyk. Bo gdyby go nie było, zawsze dręczyłaby mnie myśl, że powinien tu być. Dziś nie jestem pogrążona w otchłani rozpaczy. O, nie. Nigdy rano tam nie bywam. Czyż to nie cudnie, że bywają poranki? Ale jestem bardzo smutna. Właśnie wyobrażałam sobie, że to jednak mnie oczekiwaliście i że zostanę tu na zawsze. Na zawsze. Było to dla mnie wielką pociechą. Najgorsze jednak z tych wyobrażonych rzeczy jest to, że przychodzi chwila, w której trzeba przerwać marzenie. A to bardzo boli. Najlepiej byłoby, gdybyś się ubrała i zeszła, zamiast siedzieć tu i marzyć, zauważyła Maryla, gdy wreszcie udało jej się wtrącić słówko. Śniadanie czeka. Umyj się i uczesz porządnie. Okno zostaw otwarte i wyłóż pościel do wietrzenia. Pospiesz się, proszę. Ania potrafiła się widocznie spieszyć, gdy jej na tym zależało, gdyż po 10 minutach była już na dole, świeżo umyta, z włosami splecionymi, starannie ubrana, zadowolona, że posłusznie spełniła rozkazy Maryli. Aby być sprawiedliwym, należy dodać, że zapomniała jednak wyłożyć pościel do wietrzenia. Dziś jestem porządnie głodna, rzekła siadając na krześle wskazanym jej przez Marylę. Świat nie jest tak ponury jak wczoraj. Cieszę się, że dziś słoneczny ranek. Chociaż lubię też dżdżyste poranki. Każdy poranek jest zajmujący, prawda? Nigdy nie wiemy, co nas spotka w ciągu dnia. Mamy więc tyle pola do wyobraźni. Cieszę się jednak, że deszcz nie pada, bo łatwiej jest znieść zmartwienie w słoneczny dzionek. A dziś mam wielką troskę do dźwigania. Łatwo jest czytać o czyimś nieszczęściu i wyobrażać sobie, że i my potrafilibyśmy znieść po bohatersku. Lecz kiedy się ono na nas istotnie wali, to niełatwa sprawa, prawda? Zmiłuj się, przestań paplać, rzekła Maryla. Stanowcza dziewczynka nie powinna tak dużo mówić. Po tej uwadze Ania zamilkła zupełnie, aż milczenie jej, jako wymuszone, zaczęło irytować Marylę. I Mateusz nic nie mówił, co było zresztą stałym jego zwyczajem. Śniadanie więc minęło w zupełnej ciszy. Powoli Ania wpadała w coraz większą zadumę. Jadła machinalnie, a jej duże oczy wpatrywały się niewidzącym spojrzeniem w niebo za oknem. Marylę drażniło to coraz bardziej. Doznawała niemiłego uczucia, że gdy to dziwne dziecko siedziało przy stole,
Myśl jego unosiła się w dalekich przestworzach na skrzydłach fantazji. Któż chciałby mieć u siebie taką istotę? Ale dziw nad dziwy, Mateusz pragnął ją zatrzymać. Maryla czuła, że pragnie on tego równie silnie dziś rano, jak pragnął wczoraj wieczorem i że nadal będzie sobie tego życzył. Taka była natura Mateusza. Potrafił wbić sobie coś do głowy, trzymać się tego ze zdumiewającym uporem i trwać w zaciętym milczeniu, które skutkowało 10 razy lepiej, niż gdyby o tym gadał od rana do nocy. Po śniadaniu Ania ocknęła się z zadumy i spytała, czy by nie mogła zmyć naczyń. – A czy umiesz porządnie i czysto zmywać? – spytała nieufnie Maryla. – O, tak, chociaż lepiej potrafi niańczyć dzieci. Mam doświadczenie pod tym względem. Szkoda, że tu nie ma maleństw, których bym mogła doglądać. Ja za to nie żałuję tego wcale. Ty już jesteś dostatecznym kłopotem. Nie mam pojęcia, co począć z tobą. Mateusz jest istotnie dziwak. Śmieszny dziwak. Mnie się... On wydaje bardzo miły, zauważyła Ania z wyrzutem. Wcale nie bronił mi mówić. Przeciwnie, zdawało mi się, że jest temu rad. Zaledwie go zobaczyłam, poczułam, że to pokrewna dusza. Jesteście oboje dziwacy, jeśli to nazywasz pokrewieństwem dusz, zerknęła Maryla. Owszem, możesz zmyć naczynia. Nie żałuj gorącej wody i wytrzyj dokładnie. Mam dziś rano zajęcia po uszy, gdyż po południu jadę do Białych Piasków mówić z panią Spencer. Pojedziesz ze mną, tam postanowimy, co z tobą zrobić. Gdy skończysz zmywać, pójdziesz na górę posłać łóżko. Ania zmyła i wytarła stare. Wreszcie doprowadziła łóżko do porządku. Maryla, chcąc się jej pozbyć, kazała jej pójść i na własną rękę znaleźć sobie jakąś rozrywkę do czasu, kiedy obiad będzie gotów. Ania pobiegła do drzwi z rozpromienioną twarzą, uśmiechnięta, z błyszczącymi oczami. Lecz już na progu zatrzymała się nagle, cofnęła i wróciwszy, usiadła przy stole. Wyraz zachwytu zgasł, jakby zdmuchnięty z jej twarzyczki. – A cóż się stało? – spytała Maryla. – Nie mam odwagi wyjść – rzekła Ania tonem męczennika wyrzekającego się rozkoszy ziemskich. – Jeśli tu nie pozostanę, po cóż mam pokochać zielone wzgórze? A przecież, gdy się teraz zapoznam z drzewami, z sadem, z kwiatami i ze strumykiem, nie potrafię ich nie pokochać. Już i tak jest ciężko. Po cóż mam być jeszcze gorzej? Tak bardzo pragnęłabym wyjść do ogrodu. Zdaje mi się, że wszystko woła. Aniu, Aniu, chodźże do nas. Chciałybyśmy mieć towarzyszkę zabaw. Aniu, Aniu! Lecz lepiej będzie, gdy nie wyjdę. Po cóż kochać coś, z czym trzeba się wkrótce pożegnać? A trudno powstrzymać się od kochania, prawda? Dlatego tak bardzo się cieszyłam, że będę tu mieszkać. Zdawało mi się, że znajdę u was tak wiele do pokochania i nic mi w tym nie przeszkodzi. Ale krótki sen minął. Obecnie jestem już prawie zrezygnowana, a lękam się, że gdy wyjdę, żal znowu mnie ogarnie i smutek wróci. Jak się nazywa ten kwiat w doniczce na oknie? To pelargonia. O, nie o tę nazwę mi chodzi. Mam na myśli imię, któreście wy jej dali. Czy pani jej nie przezwała inaczej? Może bym więc ja mogła to zrobić. Nazwę ją Jutrzenką.
Niech mi pani pozwoli nazywać się tak, dopóki będę tutaj. Ależ dobrze, jeśli ci to sprawia przyjemność. A powiedz jednak, czy ma sens nadawanie imion kwiatom? Owszem, ja lubię dawać pieszczotliwe nazwy wszystkiemu, nawet kwiatom. Uważam, że wtedy są bardziej zbliżone do ludzi. A skąd wiemy, czy pelargonie nie jest przykro, że ją nazywają tylko pelargonią? Pani także nie chciałaby zawsze nazywać się tylko kobietą. Ja będę mówiła jutrzenka. Tej wielkiej wiśni pod moim oknem dałam już imię dziś rano. Nazwałam ją królową śniegu, dlatego że jest biała. Prawda, że ona nie zawsze stoi w kwieciu, ale można to sobie wyobrazić. Nigdy w życiu nie widziałam ani nie słyszałam nic podobnego, mruczała Maryla, rejterując do piwnicy po kartofle. Ona jest naprawdę niezwykła, tak jak mówi Mateusz. Sama zaczynam się zastanawiać, co ona jeszcze powie. Myślę, że wkrótce zaczaruje i mnie, bo Mateusza niewątpliwie zaczarowała. Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy? Kiedy Maryla wróciła ze swej pielgrzymki do piwnicy, zastała Anię pogrążoną w zadumie, z podbródkiem opartym na dłoniach i wzrokiem utkwionym w obłokach. Maryla pozostawiała ją tak, dopóki nie zasiedli do obiadu. Czy będę mogła dostać po obiedzie kabriolet i klacz, Mateuszu? Spytała brata. Mateusz skinął głową i pytającym wzrokiem spojrzał na Anię. Maryla podchwyciła to spojrzenie i rzekła sucho. Chcę pojechać do Białych Piasków, by załatwić tę sprawę. Zabiorę Anię, aby pani Spencer mogła natychmiast odesłać ją do Nowej Szkocji. Herbatę dla ciebie zostawię na kominku. Powrócę do domu na czas dojenia. Mateusz milczał i Maryla miała wrażenie, że na próżno traciła czas na tę rozmowę. Nie ma nic bardziej irytującego nad mężczyznę, który nie odpowiada. Z wyjątkiem kobiety, która nie odpowiada. We właściwym czasie Mateusz założył klacz do kabrioletu i Maryla z Anią natychmiast wsiadły. Mateusz otworzył wrota, a kiedy powoli wyjeżdżały, rzekł głośno nie wiadomo do kogo. Mały Jerry Boto z Creek był tutaj dziś rano. Powiedziałem mu, że umówię się z nim na lato. Maryla nie odrzekła ani słowa, lecz tak mocno śmignęła biedną klacz, że ta, nieprzywykła do podobnego traktowania, ruszyła galopem. Ale gdy kabriolet toczył się już szybko po drodze, Maryla raz jeszcze spojrzała poza siebie. Za furtką stał oparty o płot nieznośny Mateusz, wciąż patrząc na nią bacznym, lecz smutnym wzrokiem.